trwają zaciekłe walki o zakłady Azot. Ukrywa się tam kilkaset cywilów. Ukraina utrzymuje kontrolę nad kombinatem chemicznym Azot w Siewierodoniecku, władze. Wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kombinatem chemicznym Azot w Siewierodoniecku, w którym schroniły się setki cywilów. Trwają tam zacięte walki, poinformował w nocy z soboty na niedzielę szef władz obwodu ługańskiego Serhii Hajdaj. Wcześniej Hajdaj oświadczył, że rosyjski ostrzał tej fabryki spowodował olbrzymi pożar, bowiem pociski uszkodziły zbiornik z łatwopalnymi materiałami. Informacje, jakoby zakłady Azot zostały zablokowane przez wojska rosyjskie, są kłamstwem, napisał Hajdaj na telegramie. Nasze siły utrzymują pozycję w dzielnicy przemysłowej Siewierodoniecka i niszczą armię rosyjską w mieście, dodał. Przyznał jednak, że Rosjanie kontrolują obecnie większość Siewierodoniecka. Według władz ukraińskich w kilku schronach pod fabryką Azot znajduje się ok. 800 osób, w tym 200 pracowników fabryki i 600 mieszkańców miasta. Trwające już od tygodni walki o Siewierodonieck, niewielkie miasto w obwodzie ługańskim, zrównały z ziemią znaczną jego część. Walki o Siewierodonieck są oceniane jako jedne z najbardziej zaciętych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego.